Pan Tadeusz z Mazowsza ucztę rozpoczyna. Świąteczna atmosfera, sąsiedzi, rodzina. Już na stole lądują Kobarto wędliny. Każdy smak ich docenia, tradycyjny, jedyny. Pyszne szynki robione wedle receptury, a tu boczek smaczniutki złoto-srebrnobury. Tam kiełbasy pachnące, kruchutkie i smaczne. Wtem Tadeusz swą porcję ze smakiem jeść zacznie, bo tradycje zawsze kultywować warto. A tradycja to również wędliny Kobarto. Niechaj każdy przy stole dobrze zapamięta, to wędliny Kobarto, pyszności na święta.